Witam. W tym filmie chciałem pokazać urządzenie służące do podglądania stanu magistral dwukierunkowych, takich jak i kwadrat C, one wire, czy UART dwukierunkowy, UART po jednym drucie. Sam analizator stanów logicznych, czy oscyloskop, pokazuje nam stan takiej magistrali, ale nie wiadomo, czy poziom niski wymusza master czy slave. Gdy samemu się pisze jakieś drivery, jakieś programowe UART-y, czy tam jakieś slave'a i kwadratce, czy mastera i kwadratce, generalnie pisząc własne oprogramowanie, można popełnić błędy i widząc poziom niski na magistrali, nie wiem, czy wymusił to master czy slave. Tu mamy fragment kodu, który już znacie. Jest on wgrany. Widać, jak LEDy zmieniają stan. I co tak naprawdę robi to urządzenie? Rozdziela tor nadawania i odbioru, po czym z powrotem te tory łączy dalej i przesyła do slave'a. Tu mamy od mastera doprowadzony sygnał. Może trochę inaczej ułożę te płytki, będzie lepiej widać to. Sygnał z mastera trafia na to złącze. Ono jest tu zdublowane, więc można łatwo podłączyć analizator czy oscyloskop. Złącze wyjściowe do slave'a trafia na tą płytkę z PCF-em 8274. Dodatkowo tu też zdublowane mamy złącza, gdzie mamy tylko tor nadawczy mastera, tor odbiorczy mastera, tor odbiorczy, znaczy tor nadawczy slave'a. A tu mamy pełną magistralę, możemy tu czy tu podpiąć, żeby widzieć cały ruch. Teraz pokażę ekran analizatora do linii żółtej. Mam podpięty zegar, do pomarańczowej dane. To są sygnały z tego złącza, czyli to, co widzi master w całości. Natomiast fioletowy i niebieski, to fioletowy to jest linia nadawcza mastera, a zielony linia nadawcza slave'a. I sobie taki przebieg tu złapiemy, to można zobaczyć, kiedy co wysyła nam tą jedynkę. No jak widać, tu master wysyła jedynkę, slave w tym czasie ma, znaczy wysyła 0, slave ma jedynkę. Tu mamy 9 bit, czyli impuls potwierdzający ACK, który tu jest, chyba wpięty jestem nie na tą linię. Tu mamy, jak widać, że slave wymusił nam ten stan niski, ale aha, tu jestem wpięty na master SDATX, przepnę. Teraz dodałem
podłączyłem ten zielony kanał na linię, która powinna się nazywać Master ST. A tu powinno być TX, a ta się powinna nazywać RX. O, no i teraz wyraźnie widać, tu master wymusza 0, tu jest 1, tu znowu master wymusza 0. To jest właśnie ten adres 7e. Tu daje 1, slave wymusza 0, to mamy ten impuls ACK. No i tu dalej mamy odczyt. Gdzie on się zaczyna? Tu. Odczyt slave'a. Czemu to jest 0, nie wiem. A tu wymuszone jest przez mastera. Ale te 7F zaczyna się stąd. To powinien wymuszać slave. Master w tym czasie powinien dać jedynkę. O, może tam co chwila się ten przebieg zmienia. Może złapię w innym momencie. No, dawno nie używałem tego testera. Tu musiał troszkę się tam dokładnie zastanowić. W każdym razie wyraźnie widać tu zachowanie slave'a, kiedy on nam przesyła jedynkę, kiedy 0. Tu ten impuls wędruje, więc te wartości tu się zmieniają w zasadzie po każdym odbiorze. Tu to 0 powinno krążyć. Tu do pomyślenia jest jeszcze właśnie te sygnały master TX, master RX. Coś tutaj poknociłem i coś mi się przypomina, że któryś z tych sygnałów ze względu na mały błąd na płytce jest zanegowany. Że któryś tu z tych, ten wygląda na zanegowany. Tu powinno, to należy interpretować, że tu jest 0, tu są jedynki, czyli tu jest master TX. A tu będzie RX. Tak. Ten sygnał jest zanegowany. Trzeba by poprawić trochę układ, trochę zmodyfikować ścieżki. Wtedy by to odzwierciedlało dokładnie to, co jest potrzebne. Ale generalnie to najbardziej zależy tu na tym, aby widzieć, kiedy slave wymusza 0. Bo kiedy robi to master, to można domyśleć się już z tego sygnału w powiązaniu z tym sygnałem. Ten układ już z pewnością po poprawkach będzie opublikowany w czasopiśmie Zrozumieć Elektronikę. Może przy jakiejś okazji tam uruchamiania czegoś na OneWire'ze będę miał okazję, będzie
sposobność pokazania, jak to pracuje. Także tu jest RX. O, tak, oznaczę, że zanegowane, a tu jest TX. No, używam tego dosyć rzadko, ale przydawało się. Są nadal jeszcze układy slave'ów, które przeciągają sygnał zegara, aby spowolnić transmisję. Spotkałem to w układach Texasa, wszelkich ładowarkach i balancerach. Źle napisany układ mastera, tak jak to najczęściej mamy w Arduino, nie czeka na to, nie sprawdza tego, czy gdy ono wystawi poziom wysoki, to czy naprawdę ten poziom się pojawił na magistrali. Śle dalej dane, czy tam odczytuje, no i odczytuje oczywiście bzdury. A mając taki układ, można zobaczyć, że ten zegar jest przeciągany i wprowadzić stosowne zmiany w oprogramowaniu. Mam nadzieję, że przyda się takie urządzenie. Kto jest ciekawy, niech naciska naczelnego zrozumieć czasopisma, zrozumieć elektronikę. Wtedy w miarę szybko ten układ będzie omówiony już po poprawkach. Dziękuję za uwagę.